Przed godziną 22 19 października dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Dzierżoniowie na osiedlu Różanym. Kierujący samochodem marki Volkswagen, 34-letni mężczyzna, stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w zaparkowany pojazd tej samej marki. Sprawca zdarzenia miał 2,43 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na domiar złego kierowca miał już orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie śledczy Wydziału Dochodzeniowego z Dzierżoniowskiej Komendy.